Mnie bardzo fascynuje to, że są osoby, które potrafią na tyle operować tym właśnie etnicznym, regionalnym językiem, aby przełożyć także myśli wyższe. Przecież Ślązacy, ci, którzy nigdy nie opanowali polszczyzny ogólnej, też potrafią rozmawiać o Bogu, potrafią rozmawiać o niebie. Dlaczego więc nie można by tego przełożyć na pismo, abyśmy też mogli poznać sposób myślenia Ślązaków o niebie i o Panu Bogu, podobnie jak działo się to u górali, prawda? Ksiądz profesor Józef Tischner był chwalony przez wszystkich, bo pokazywał po góralsku sposób myślenia o właśnie Bogu i niebie i tak samo my Ślązacy też możemy to zrobić.